Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc, uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili sobie: To jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w piśmie, ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła? Pan to sprawił i cudem jest w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Arcykapłani i faryzeusze, słuchając jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. Toteż starali się go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały go za proroka. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, Pan Jezus jakby celowo wchodzi w konfrontację ze swoimi rozmówcami, i to z elitą Izraela, z arcykapłanami i starszymi ludu, czyli z Sanhedrynem. Można by powiedzieć, że z taką częścią elitarną, rządzącą społecznością narodu Izraela, będącą tymi, którzy stoją na czele tego narodu. I ta przypowieść mówi o tym, że oni są tylko tutaj na ziemi dzierżawcami. Nie mogą sobie uzurpować własności właśnie swojej ziemi czy świątyni, bo to wszystko otrzymali od Boga. Otrzymali przez to, że musieli przyjść przez pustynię, zostali uwolnieni z jarzma niewoli w Egipcie i otrzymali ziemię obiecaną. Ale jeżeli nie będą oddawać Bogu chwały, to jest ten plon jemu należny, nie będą mu dziękować, nie będą posłuszni, będą tak naprawdę wszystko sobie przywłaszczać, to przyjdzie taki dzień, że to wszystko stracą, zostaną ukarani. Bóg wysyła swoich proroków, to są ci wysłańcy tego gospodarza, ale na końcu wysyła swojego syna. I ci prorocy też byli znieważani. W historii Starego Testamentu czytamy o różnych cierpieniach proroków, którzy byli odrzucani. Na przykład prorok Eliasz musiał uciekać na pustynię. Groziła mu śmierć. Królowa Izabel uwzięła się na niego. Z kolei Jeremiasza drewnianą piłą przepiłowali. Wcześniej często więziono go, rzucano do jakichś cystern bezwodnych, takich pełnych błota. Doświadczali prorocy różnych prześladowań. I w końcu przychodzi sam syn, który nie tylko jest prześladowany, ale jest zabity, zamordowany, umiera na krzyżu. I około tak gdzieś niecałe 40 lat później wojska Tytusa, wcześniej Wespazjana i Tytusa, otoczą Jerozolimę. Wespazjan zostaje Cezarem, natomiast Tytus zdobywa Jerozolimę, niszczy świątynię, i kończy się kult świątynny. Ale czy kończy się
oddawanie Bogu chwały, oddawanie plonu Bogu należnego. Plon Bogu należny jest nadal oddawany poprzez składanie ofiary mszy świętej. Kiedy odprawiamy mszę świętą, w ten sposób oddajemy Bogu plon Jemu należny. Ale moi drodzy, zobaczmy, czy nie dzisiaj też nie jest jakieś lekceważenie tego, co Bóg nam dał i czy potrafimy tak naprawdę oddać Bogu chwałę, plon Jemu należny, nasze owoce nawrócenia, naszą miłość, dobre uczynki, ale też i pewnego rodzaju relacje międzyludzkie, żebyśmy budowali Królestwo Boże, panowanie Boga. Naród, którym panuje Bóg, Bóg jest królem tego narodu, staje się tym narodem, któremu Bóg przekazał szczególną misję. I Pan Jezus, mówiąc do siostry Faustyny Kowalskiej, mówiąc, że Polskę szczególnie umiłowałem, może chciałby, żeby Polacy, my jako naród byliśmy, żebyśmy byli też wdzięczni Bogu i składali Mu ofiary, oddawali Mu cześć, składali ofiarę eucharystyczną, mszę świętą, jak najczęściej, dziękczynną. Wczoraj byłem na modlitwie przy grobie księdza Jerzego Popiełuszki i modliliśmy się o wolność od nienawiści, od lęku, ale trochę mi zabrakło też takiej modlitwy w ogóle za ojczyznę, za Polskę. Ja, sam ksiądz Jerzy Popiełuszko, kiedy był poproszony, żeby odprawić mszę świętą za ojczyznę jeszcze 17 stycznia 1982 roku, to tak naprawdę odprawił w intencji tych, którzy byli prześladowani, którzy byli zamknięci w różnych więzieniach, obozach i modlił się, w zasadzie kazania nie powiedział, tylko zaprosił do takiego zamyślenia się i posłuchania swojego serca, swojego sumienia, żeby usłyszeć, co Bóg w tym momencie chce, jakie jest Jego pragnienie. I oddawanie czci Bogu, oddawanie poprzez mszę świętą, może być też taką właśnie formą modlitwy za ojczyznę. Oddajemy ojczyznę w ręce naszego Boga, który nam dał tę ojczyznę. My sobie ojczyzny nie wybieramy. Rodzimy się w tej ojczyźnie poprzez rodziców, przez ojcowiznę. To jest nasza ojczyzna. Święty Jan Paweł II był przejęty losem naszej ojczyzny i my też powinniśmy być przejęci. 1 marca to jest dzień żołnierzy niezłomnych, którzy się nie poddali po upadku, znaczy po II wojnie światowej i tak naprawdę Polska się nie odrodziła, tylko została okupowana przez Związek Sowiecki i do dzisiaj potrzeba nam takiego dążenia do wyzwolenia, tak być jak ci żołnierze niezłomni. Wujek, czyli brat rodzony mamy księdza Jerzego Popiełuszki, Alfons Gniedziejko, był takim żołnierzem niezłomnym. Oddał życie w 1947 roku z innymi młodymi Polakami. I ta tradycja żołnierzy niezłomnych w rodzinie księdza Jerzego Popiełuszki była bardzo silna. Mama księdza Jerzego dała mu właśnie imię Alfons na chrzcie, a urodził się 14 września, święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Moi drodzy, módlmy się teraz też za naszą ojczyznę. Pierwszy piątek miesiąca możemy przyjąć komunię świętą wynagradzającą za swoje grzechy, ale też prosić o przebłaganie za grzechy całego naszego narodu i prosić o oddalenie niebezpieczeństwa wojny. Niech w tym znaku krzyża będzie nasze zwycięstwo. Niech miłość Chrystusa nas przynagla do tego, aby jeszcze bardziej oddawać Bogu wszystkie nasze sprawy, aby to On był Panem, Królem i aby On porządkował nasze myślenie, abyśmy nie dali się zwieść różnego rodzaju ideologiom, które podpowiadają, że człowiek może sam sobie zadecydować, kim będzie, czy mężczyzną, czy kobietą, że związki jednopłciowe to są małżeństwa, to jest nieprawda. Czy też różnego rodzaju pomysły, że można sobie problem, jakim jest dziecko,
pokonać poprzez aborcję farmakologiczną, czy poprzez stosowanie różnych środków antykoncepcyjnych, żeby powstrzymać no właśnie niechciane dzieci. Ale tak naprawdę, czy to jest też nie zamykanie Bogu drogi do tego, żeby otrzymywał plon Jemu należny? To Bóg jest Panem życia i śmierci. To Bóg jest też Panem naszych rodzin. Tam, gdzie będzie zapraszany, tam będzie miłość, tam będzie przyjście Jego mocy i chwały do pokonania wszystkich złych mocy. Niech ten znak krzyża, pierwszy piątek miesiąca szczególnie, oddajemy cześć sercu Pana Jezusa, Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, które zostało z miłości dla nas przebite na krzyżu. Niech w tym znaku krzyża będzie znak zwycięstwa, abyśmy przyjmowali panowanie Boga, który króluje z krzyża i nas wyzwala z wszelkiego zła. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.